firma powstała w 1954 roku na Pradze. Tata prowadził firmę na ulicy Komorskiej, na Kawczej, na Zamojskiego, a od 1959 roku na Warszawskiej Woli. Każdego dnia właściwie zaczynamy się uczyć. Nigdy nie przestajemy. Nie ma czegoś takiego, że wszystko się umie, tylko przychodzimy i ojej, jeszcze to i go nie umiem, jeszcze to, jeszcze tamto. Także no i może pęknąć, wyszczerbić się, na przykład duże lustro, a rożek jest urwany, wyszczerbiony, a klient nie chce z wyszczerbionym rożkiem. No i trzeba zrobić drugie. No i uszy po sobie kładziemy i z pokorą robimy drugie. Stolarz sobie zafurniruje, zaklei, przybije gwoździkiem, metalowiec też sobie przyspawa, zalakieruje, a u nas wszystko widać na wylot, prawda? Tak jak tutaj mamy szkło poklejone z piętnastek, kleje są teraz nowoczesne, bardzo przezroczyste. No i jeśli gdzieś jest wada w środku, to widzimy ją na wylot. Nie da się oszukać, najuczciwszy zawód na świecie. Bo mieliśmy możliwość kształcenia młodzieży. 3 lata było się uczniem, 3 lata czeladnikiem i po 6 latach można było zdawać egzamin mistrzowski, ale w rzeczywistości, tak jak tam od XIV wieku, to takim mistrzem to się de facto zostawało po 20 latach, po 30. Była taka korporacyjność, taka tradycja rodzinna, no, że syn mistrza zostawał mistrzem, syn właściciela firmy zostawał właścicielem firmy, a pracownik taki najemny to właśnie taki feudalny system był trochę. Do tego wracamy pomału, także nigdy nie można awansować bardziej, tylko trzeba byłoby odejść i założyć swoją firmę. A kiedyś to było tak, no, że tam 3 lata, znaczy to nie jest to prawda, że 3 lata się zamiatało warsztat, a później dopiero człowiek się czegoś uczył, bo nie byłoby to racjonalnym działaniem. Praktycznie od pierwszego dnia każdy nowy pracownik dostaje jakieś zadanie do wykonania, żeby przynosił dochód firmie, no bo no. A takiego 18-letniego młodego człowieka, żeby przyjąć do pracy, to ZUS go ozusuje jak pełnoprawnego pracownika i praktycznie, że nie opłaci się nikogo przyjąć do pracy. Tylko już takiego, który umie, a nie może się nauczyć, no bo nigdzie nie pracował, no i koło zamknięte. Tu mamy szkło uranowe i szkło aleksandryt. Ono zmienia kolor. Ten aleksandryt raz jest niebieski, raz jest fioletowy. W tym świetle będzie fioletowy, a tu jest niebieski. O, że fajnie. No, taki kolor i taki. No teraz fajniejszy. No fajniejszy, bo wzbudza to światło ultrafioletowe. No wzbudza świecenie. To czy pan tak normalnie robi jakieś takie statuetki, puchary? Coś w tym stylu? No, czy robi jakieś zamówienie, no tu dla Ery, na przykład tu marmurek. No, ale to teraz Chińczycy robią dużo tych statuetek i praktycznie na zamówienie za bardzo tego nie ma. Najważniejszy jest pomysł, żeby mieć koncepcję, żeby umieć projektować. Wymyślić, bo samo rozrysowanie tego rysunku. Ja robię rysunki w Corelu i tutaj rysunek, gdzie ręcznie, no, wektoryzację zrobiłem i z bitmapy, prawda? No jest to trochę roboty, tak samo jak te na drzwiach, ten Alfons Mucha.
To też jest na tych drzwiach szklanych. No to drzwi są brzydkie, ale szkło, ja jeśli zrobię drzwi do kabiny prysznicowej, jakieś tam, to tej wiktoryzacji nikt nie zrobił, jedyne w tej galaktyce jest to. No odjąłem kolory, musiałem wyodrębnić kolory i zrobiłem tylko i matowe, i przezroczyste. Także jakaś tam praca jest. No. Także jak ktoś umie rysować, nie tylko bitmapowe rysunki, ale wektorowe, AI, CDR, EPS, to taki rysunek można spiaskować, można wyciąć niego, bo ploter nam narysuje, prawda? Nawet skomplikowany rysunek ploter nam narysuje. I według tego już wzornika, no bo skalowalność jest, wektor można skalować na bardzo duże wymiary. No i wycinamy wtedy szkiełko według jakiegoś kształtu. To też jest ciekawe. I tych tarcz jest tutaj dużo. Każda tarcza jest do czegoś innego. No i coś tu się przytyka do tego, szlifuje się na tym. No już tych szlifierzy kryształów nie ma w Warszawie, jestem ostatni. Cała dziedzina zniknęła z powierzchni ziemi.